Komisji Edukacji. Pana Przewodniczącego Komisji proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, Komisja Edukacji również 5 września, wcześniej o 7:30 spotkaliśmy się w składzie starszającym do podejmowania uchwał. Podstawą rzeczą oczywiście, jak na wszystkich komisjach, bo przedstawiciel tej konwencji, zapoznaliśmy się z diagnozą szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, którą to Wydział Edukacji odsyła do wszystkich lat dzielni. Niestety ilość możliwych tabel nas przeraziła, zwłaszcza, że dotyczyła wszystkich szkół, ale mamy świadomość, że szykują się zmiany w sieci szkół i co najbardziej widać w związku z nadchodzącym niżem demograficznym do szkół. Jeżeli chodzi o pisma, oczywiście większość gro stanowiły odbiory, na które radni również spoza Komisji Edukacji odbiory remontów placówek oświatowych uczestniczyli. Natomiast z takich pism, które są jakby inne niż zwykle, to spotkaliśmy się też. Jest takie pismo, które dokładnie nie wiem, jak to ugryźć, jak to zrozumieć, mianowicie pan dyrektor Tadeusz Czarny, dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty, zwrócił się z pismem do nas takiej treści. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przesyła wniosek o dokonanie techniczno-finansowej analizy możliwości realizacji zadania priorytetowego dzielnicy dotyczącej przedszkola 22. I to dotyczy, jak rozumiem, załącznika tutaj, piknika na rok 2013, na który to 2000 przeznaczyliśmy. Więc zachodzę w głowę, czy też pan dyrektor radny nie raczył zapoznać się z naszymi uchwałami, które zostały w tym kierunku podjęte, czy też nastąpiło jakieś, nie wiem, niedopatrzenie jego służb. W każdym razie komisja przyjęła takie wiadomości, nie wiem, jak na ten temat zareagować. Myślę, że przyjmujemy do realizacji zadania priorytetowe, na które żeśmy dali pozytywną zgodę w uchwale. I proszę Państwa, oprócz tego były te wszystkie biuro, o którym mówiłem, oraz jeden projekt uchwały, który zaraz przedstawię, mianowicie w związku z pismem z przedszkola nr 189 w ulicy Sanowskiej 4. I o godzinie 18 jak oczywiście razy. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi związane z przedmiotem działalności Komisji Edukacji? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do punktu A, to jest projekt uchwały w sprawie prac zawodowych szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli w ramach zadań powierzonych za 2012 rok, druk nr 6012. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, tak jak zawsze, w związku z pismami dyrektorów szkół, przedszkoli i gimnazjów, Komisja Edukacji przychyla się do ich próśb, jeżeli chodzi o przesunięcie środków. I właśnie tutaj w tym druku uchwały, który przygotowaliśmy na Komisji Edukacji, owo jeszcze to słowo środki zniknęło. Dlatego chciałbym prosić o dopisanie w formie poprawki słowa, owego słowa środki, tak aby brzmienie, które dotychczas przeznacza się pozostałe, musi być środki wykonania zadania remontu sanitariatu w przedszkolu przy ulicy Sanowskiej na wymianę okien w sekretariacie w tymże przedszkolu dopisać. Także oprócz przedstawienia projektu od razu zgłaszam tą poprawkę. W takim razie, Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, jest temu sposobem. Nie widzę. Jak imieniu grupy radnych chciałbym zgłosić poprawkę do omawianego projektu. W świetle tej poprawki paragraf pierwszy otrzymał brzmienie, rozszerza się zakres rzeczowy zadania pod nazwą kontynuacja remontu sanitariatu wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w przedszkolu samolodowym nr 179 ulica Sanowska 4 o wymianę okien. Dopisuje się paragraf 2 w brzmieniu. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania pod nazwą remont sanitariatu wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych w przedszkolu samorządowym nr 33 ulica Rząska 1 o remont drugiej łazienki. Paragraf drugi staje się paragrafem trzecim. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pierwszą część tej poprawki,
Wnioskodawcy tutaj proponują taki zapis, który będzie trochę bardziej stylistyczny. Natomiast jeśli chodzi o brzmieniu, jeśli chodzi o drugą część poprawki, to stanowi ona realizację wniosku prośby dyrekcji przedszkola nr 33. Przeznaczyli tam, jak Państwo pamiętacie, w ramach zadań powierzonych na rok bieżący środki finansowe na remont sanitariatu wraz z wymianą na remont sanitariatu. Natomiast na remont sanitariatu wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych. To zostało zrealizowane i zostały jeszcze środki finansowe w wysokości około 9 000 zł. W związku z tym pani dyrektor zwróciła się z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego tego zadania, gdyż za te środki jeszcze można wyremontować drugą łazienkę. Takie jest główne uzasadnienie tej zgłaszanej i wnoszonej poprawki. Jeżeli otwieram dyskusję na poprawkę, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, proszę. Nie widzę, nie słyszę. Na projektem rozumiem, że też nikt nie chce z Państwa już dyskutować. W takim razie, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną przeze mnie przez grupę Czerwony poprawką. Oczywiście też jestem w tej grupie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, tym samym poprawka została przyjęta i przystępujemy do głosowania na